Bóg będzie uwielbiony za Jego słowa, za Jego potężną miłość do nas, i że wiecie, tak potężny Bóg, który stworzył niebo i ziemię, rzeczywidzialne i niewidzialne, stworzył cały wszechświat, stworzył y, te całe y, uwielbienie w niebie: aniołowie, cherubini, serafowie, to wszystko y, dla chwały swojego świętego imienia i stworzył mnie i Ciebie. Zobaczcie, jak wydaje się, jesteśmy daleko w tym, w tym całym Bożym działaniu, a jednak Bóg powiedział coś pięknego na samym początku księgi, którą czytamy, Bóg stworzył mnie i Ciebie na swój obraz, na swoje podobieństwo. Zobaczcie, jak wywyższył, jak wywyższył człowieka, jak Bóg mnie i Ciebie wywyższył. My widzimy przez doświadczenia, przez Biblię, idziemy przez historię człowieka, jak człowiek daleko odszedł od tego obrazu, jak zniekształci ten obraz, jak diabeł dzisiaj na tej ziemi szaleje, żeby ten, jak najbardziej y, zniszczyć ten obraz Boga w człowieku, żeby zniszczyć człowieka, żeby go jak najbardziej upodlić. Widzicie te wszystkie rzeczy, widzicie sami, jakie ataki przechodzicie, jak diabeł walczy przeciwko temu. Bo, Bóg, bo on dokładnie wie, że Bóg odstąpi od człowieka, który nie chce żyć dla Jego chwały, który jest splamiony grzechem, nieprawością. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem to jest czysty, święty Bóg. On nie ma nic wspólnego z nieprawością. Bóg nie może mieć społeczności z człowiekiem, który żyje w grzechu. Bóg jest święty, jest czysty i diabeł bardzo dobrze o tym wie. I widzicie te ataki, widzicie, co się dzieje w waszych myślach, jakie przeszkody diabeł stawia, żeby uczcić Boga w modlitwie, w pieśniach, żeby prawdziwie czytać Słowo z sercem, żeby być ochotnym dla brata, dla siostry, żeby nie być zblokowanym. Sami widzicie, każdy z nas, ja, każdy z nas to widzimy, jak przeżywamy doświadczenia i przeżywamy trud w tej bitwie. Jak ważne jest to, żeby codziennie umacniać się w tym żywym Słowie, w tym Chrystusie Jezusie, żeby On nam pomagał przechodzić każdy dzień. Tak jak cały czas o tym mówimy sobie, w Jezusie jest cała nasza siła. Tylko on pokonał diabła. Tylko on pokonał wszelkie jego zamysły, wszelkie jego intrygi. Tylko on nie dał się podejść żadnej rzeczy, która wypływała z niego. Z wroga. Ani razu nie dał się skusić diabłu. I tylko w Nim jest moja siła i moje zwycięstwo. Tylko w Nim jest Twoja siła i Twoje zwycięstwo. Tylko na Nim, kiedy się opieramy, mamy wszelką moc, również nad wszelką pokusą diabła, jak wspominaliśmy wczoraj. Wszystko jest poza nami, kiedy my żyjemy w Chrystusie Jezusie. Ale tutaj trzeba być każdego dnia. Wiecie, zanim zacznę, taka myśl, która mi teraz przyszła. Noe, Boży człowiek, Bóg powiedział Mu: zbuduj arkę. Prawda? Zbuduj arkę. I co mu powiedział? Pamiętaj, żebyś uczynił dokładnie tak, jak ja ci to powiedziałem. Gdyby zbudował co innego, mógłby nie przeżyć. Na pewno by nie przeżył. Tak samo my jest jedno miejsce schronienia. Nie możemy budować nic innego. Bóg powiedział: Jeżeli nie będę w Chrystusie, w tej arce Bożej, nowotestamentowej i starotestamentowej również, bo Chrystus działa i tu i tam, to zginę. Muszę być w Chrystusie. To jest jedyne miejsce ratunku, jedyne miejsce wyspowodzenia. jedyne miejsce bezpieczne to jest Jezus Chrystus. Poza nim diabeł rozpracowuje wszystkich, najlepszych teolo teologów i innych. Rozpracowuje wszystkich, radzi się dokładnie z wszystkimi. On jest tak wyszkolonym w cudzysłowie teologiem, mówi o, o przeciwniku naszym, że naprawdę nie ma mu równego. On bardzo dobrze zna słowo. Pamiętacie, jak mówił z Jezusem Chrystusem, kiedy było to kuszenie na pustyni. Napisano, napisano, napisano. Ale ktoś, kto dokładnie wiedział, co jest w sercu Ojca, stanął naprzeciwko Niemu i powiedział, również napisano. I zwyciężył słowem. Żywe Słowo Boże. Chwała Bogu za Jezusa. Chwała Bogu za to miejsce mojego i Twojego schronienia. A więc nie wolno nam budować nic innego poza Jezusem Chrystusem. Wszystkie inne, w cudzysłowie, arki się rozlecą, zatoną. Tylko ta jedyna jest w stanie doprowadzić nas do tego celu, który Ojciec by znaczył. Do tego miejsca w niebie. Chciałbym kontynuować tą wczorajszą myśl o, z listu do Rzymian 12 rozdziału. Jeszcze raz przeczytam ten pierwszy werset, i pójdziemy w drugi werset. Wzywam Was, tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba Wasza. Jest polecenie dane mi i Tobie. Ale żeby to polecenie zrealizować, to jest druga sprawa, która bardzo mocno wpływa na to, żeby to polecenie mogło się urzeczywistnić w moim i Twoim życiu. A nie upodobniajcie się do tego świata. Pierwsze, bardzo ważne zadanie. Nie upodobniajcie się do tego świata. Wczoraj mówiłem to, jeszcze teraz raz wspomnę, do kogo jestem bardziej podobny. Czy Chrystus, czy świat. Kto bardziej we mnie jest widoczny. Wiecie, my żyjemy pośród tego świata. Człowiek może sobie powiedzieć, ale jak? Sobie tutaj radzić, przecież poruszamy się. Ale apostoł Paweł bardzo wyraźnie to powiedział. My żyjemy pośród tego świata, chodzimy po tym świecie, ale nie żyjemy już, jak ten świat żyje. Nasza myśl jest nakierowana na niebo. Nasze serce jest pociągnięte w stronę Chrystusa. Nasz Odnowiony umysł, odnowione serce jest skierowane w stronę Chrystusa. My chodzimy pośród tych wszystkich doświadczeń i prób. Chrystus żył na tej ziemi, dokładnie na takim samym świecie, jakim my jesteśmy dzisiaj. I nie ulegał żadnej rzeczy tego świata. Nie pociągało go nic z tego świata. Zobaczcie. Ten wzór i inne wzory, które czerpiemy z Biblii, ale przede wszystkim Jezus Chrystus, możemy zobaczyć, jak tam to bardzo wyraźnie pokazuje, jak moje i Twoje życie ma wyglądać. Zobaczcie, diabeł wiecie dokładnie, jest bardzo chytrym przeciwnikiem. Skoro Chrystus tak trwał w ojcu każdego dnia, On mówi, we łzach, w modlitwie, w błaganiach każdego dnia trwał w społeczności z ojcem, przechodził przez próby doświadczenia. Jakże my sobie mamy inaczej myśleć, że, że my sobie możemy tak spokojnie przejść tą pielgrzymkę tej ziemi. Że diabeł nam odpuści, diabeł będzie jeszcze więcej nas atakował, bo on wie, że kiedy Chrystus był na tej ziemi, miał bardzo dużą szansę, żeby Jego zaatakować, bo był w ciele takim, jakim ja i Ty jesteś. Nie udało mu się, szaleje wielkim gniewem i wie, co jedynie może tylko zrobić: będzie niszczył obraz Jezusa Chrystusa na tej ziemi, będzie niszczył mnie i Ciebie. To jedynie może zrobić. On chce jak najbardziej zaszkodzić Bogu, tak może to ujmę jak najbardziej dotknąć się obrazu Boga. Co jedynie może jeszcze zrobić? Tylko to może jeszcze zrobić. I dlatego niszczy tak bardzo chrześcijan. Chce niszczyć Boży lud. Chcesz niszczyć każdego z nas, mnie i ciebie. O ile można z wiesi wybranych. Jak bardzo musimy być kochani, czujni i trzeźwi. Jak bardzo codziennie musimy trwać w Chrystusie Jezusie. Jak to jest potrzebne mi i tobie. Diabeł sobie nie pomyśli. O, tyle wierzący, brat, siostra. Tyle w Chrystusie. Bo to ja nie będę podchodził, bo nawet nie będę próbował. Tylko spróbuj. Tylko ja mógłbym spróbować na chwilę sobie tak pomyśleć. Oj, sami wiecie, co się wydziało. Jak my codziennie potrzebujemy tego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przechodzisz drogą, idziesz i tak dalej. Jak bardzo potrzebujesz Jezusa. Jak bardzo potrzebujesz, żeby Twoje oczy, Twoje serce było zachwycone Jezusem Chrystusem. Twój wzrok każdego dnia wpatrzony w niego. Nie poradzimy sobie inaczej na tej ziemi. Diabeł z tyloma rzeczami próbuje. Wiecie, to jest taka presja, to jest taki. On jest bardzo natarczywy w tym kierunku. Chce zniszczyć naprawdę bardzo mocno. Tyle wytoczył swoich dział, żeby zniszczyć bieżących. Ten świat jest agresywny i to bardzo. Widzicie to w pracy, w szkołach, wszędzie. Jak agresywny jest świat! Jak wielką agresją przychodzi. Jak wielką siłą i mocą napiera na lud Boży, a my żyjemy pośród tego wszystkiego. I nie mamy życia jak ten świat żyje. Co jest dalej takie ważne, też tutaj w tym, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swego, odnowione myślenie. Myśl Chrystusa mieszka w moim i Twoim sercu. Wiecie, to trzeba pielęgnować codziennie. To nie jest tak, że wiecie, to się na hasło dzieje. Panie, Twoja myśl, Panie, Twoja myśl. A teraz człowiek, wiecie, zachłukany wieloma, wieloma rzeczami z tego świata, wieloma myślami. Bóg jest Bogiem, który nie będzie się przeciskał pomiędzy moimi i Twoimi myślami, które mamy jakieś tam z tego świata. I Bóg będzie próbował wcisnąć na siłę jakoś tam swoją myśl. Nie będzie próbował. Jeżeli będzie chaos w moim myśleniu, Bóg nie będzie docierał do mojego serca ze swoją myślą, do mojego umysłu. Nie będzie docierał. Bóg chce docierać tam, gdzie jest czysto, jest piękne miejsce, jest oddzielone miejsce. Tam Bóg dociera. Nie będzie się przeciskał. Nie będzie walczył z diabłem o, o miejsce w moim umyśle. Albo myśl Chrystusa, albo myśl, która nie jest Chrystusa. To jest wszelka myśl, która nie jest Chrystusa, jest myślą diabelską. Wszelka myśl, która nie pochodzi od Jezusa Chrystusa. A więc to jest potrzebna odmiana myślenia. Myślenie o tym, co w górze każdego dnia, każdej chwili, każdej nocy. W nocy też widzisz, że to jest atak, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa również i wtedy. Dalej jest napisane, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą. Wiecie, dla mnie i dla Ciebie jest to koniecznością znać tego, który mnie i Ciebie stworzył. Znać wolę tego, który stworzył mnie i Ciebie. Jest to naprawdę koniecznością. Wiecie, kolejny, yy, kolejne doświadczenie, w którym bierzemy udział, yy, kolejny kierunek przeciwnika, którym też atakuje, to żeby zniszczyć w nas pragnienie dowiedzenia się tego, co jest wolą Bożą. Aby wprowadzić nas w taki chaos, wiecie, w takie zamieszanie, abyś ty i ja nie wiedział tak naprawdę, Boże, czy to jest wolą Twoją, czy to, czy to jest złe, czy to jest dobre. A chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, tak jak tu jest na końcu napisane, co jest dobre, miłe i doskonałe. Diabeł chce, żebyś miał zakłócenie. W końcu nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Wiecie, wiele pytań, kiedy nawet rozmawiamy, człowiek się pyta, yy, dobrze, że kiedy to się jeszcze dzieje w sercu człowieka nowo nawróconego, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe. To jest jeszcze dobrze, że tak się dzieje, ale kiedy się dzieje, to w sercu człowieka, który już ileś czasu jest w Chrystusie Jezusie, i on zadaje proste pytania, czy to właściwie było dobre, co ja zrobiłem. To to już jest coś dziwnego. Gdzie ten czas, w którym chodziłem w Chrystusie Jezusie, czy go dobrze wykorzystywałem? Jeżeli nie, to człowiek będzie miał zakłócenie tego, co jest dobre. I właśnie przeciwnikowi o to chodzi, żebyś miał to zakłócenie w swoim myśleniu. Yy, wiecie. Tak sobie to zapisałem. W naszym y, y, umyśle musi coś nastąpić. To jest, tu musi nastąpić taka wymiana dysku. Wiecie? Wymiana dysku. Tak jak w komputerze się wymienia dysk. Nawet bym powiedział więcej. Wymiana całej płyty głównej. Wszystko musi być wymienione. Tam musi być płyta główna, która jest wstępuje do nas od Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I tylko tam Bóg będzie wpisywał swoje dane. Wiemy, że to chodzi o nowonarodzenie, o. Nowego człowieka, który ma żyć już teraz w Chrystusie Jezusie. A więc w całkowita wymiana, i wtedy Bóg tam będzie wpisywał swoje sprawy, swoje rzeczy, swoje czyste myśli. Stary człowiek ze starym myśleniem nigdy nie rozpozna woli Bożej. Nie ma takiej możliwości. Bóg nie objawia tego staremu człowiekowi. Zobaczmy jeszcze. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, wspomniany werset wczoraj dzisiaj go przeczytam. Pewna taka myśl mi przyszła, kiedy tak właśnie yy, otworzyłem to miejsce. Trzeci rozdział 16 i dalej. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wiecie, Dopóki nie byłem świątynią Bożą, mogłem robić co tylko chciałem. Należałem do siebie samego. Właściwie kierował mną diabeł. Ale nie należałem do Boga. Mogłem robić co chciałem, ale w momencie, kiedy stałem się świątynią Bożą, apostoł Paweł w innym miejscu, będziemy potem o tym czytać, mówi: Nie należę już do siebie samego. Ja nie mam prawa już do swojego życia. Jeżeli jestem świątynią Bożą, to nie mam prawa już do swojego życia. To jest święte, czyste miejsce. Mówimy tutaj o świątyni Bożej. O miejscu, w którym ma przebywać święty Bóg. To jest święte miejsce. Dlatego widzimy tutaj takie zdecydowane słowa apostoła Pawła, tutaj możemy bardziej to rozumieć, dlaczego apostoł Paweł takie rzeczy mówi. Tego zniszczy Bóg. Kto niszczy Bożą świątynię, kto niszczy Boże miejsce, tego zniszczy Bóg. I widzicie sami, ile ludzi jest poniszczonych dzisiaj. Mówi o wierzących ludziach, którzy wyszli za Panem Jezusem Chrystusem, którzy odwrócili się od Bożej prawdy. Ile jest poniszczonych? Dlatego, że oni niszczyli świątynię Bożą. I dlatego Bóg zaczął ich niszczyć. Tylko On wie, dla kogo jest jeszcze ratunek. A więc trzeba bardzo na to uważać. To jest bardzo poważna sprawa. Mówimy o bardzo poważnej rzeczy. O świątyni Bożej, o czystym, świętym miejscu. Tak ono ma wyglądać zawsze, każdego dnia. I takim miejscem masz być ty, masz, mam być ja. Każdy z nas. Czystym, świętym miejscem. Miejscem, w którym ma przebywać Bóg. Bóg, kiedy wiecie przybytek, kiedy wcześniej czytamy Księgi Mojżeszowe, bardzo wyraźnie to pokazał. Jest wzór pokazany, tak to też ma wyglądać. Do Mojżesza to powiedział, powiedział do mnie, jak ma wyglądać świątynia Boża. I ta świątynia nie może wyglądać inaczej, jak tylko tak, jak określił to Bóg. To jest święte, czyste miejsce. Bóg nie zgodzi się, żeby w tym miejscu przebywało jakiekolwiek zło, jakiekolwiek oszustwo, jakiekolwiek zamieszanie. Żaden oszust nie może ostać się przed Bożym świętym obliczem. Jeśli kto niszczy tą świątynię, tego będzie niszczył Bóg. Yy, kolejne miejsce, szósty rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią ducha świętego, który jest was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Święte miejsce, moje i twoje ciało. Nie można tego oddzielić. Człowiek mówi, no ja jestem święty, ja żyję dla Boga. A jak na zewnątrz to wygląda? No ale no zewnątrz to jest inna sprawa, przecież nie mamy już się troszczyć o to ciało, mamy troszczyć się o swojego ducha, o swoje myślenie i tak dalej. Przecież wiele razy jest to mówione, ale również jest mówione o tym, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i moje ciało ma być również oddzielone dla Boga. Moje ciało nie może sobie robić czego chce, a w środku ma być czysto. Jak to możesz oddzielić? Nie da rady. Będziesz... Robił złe rzeczy na zewnątrz, to i w środku będzie się zanieczyszczał. Przecież to jest logiczne. I tak też się dzieje. Dlatego trzeba się pilnować każdego dnia, żeby też i ciało było czyste, oddzielone dla Boga. Diabeł chce zanieczyścić miejsce przebywania Boga Świętego. Chce zniszczyć to miejsce, w którym ma przebywać Święty Bóg. Nie pozwólmy mu na to, nie dajmy przystępu mu ani na chwilę. On chodzi wokoło jak reczący. Chodzi, kiedy by tylko dostać się do mojego i Twojego serca. Przeciwstawmy mu się, mocniej wierzy. Przeciwstawmy mu się naprawdę z taką bojaźnią i zedrzeniem, wpatrzeniem w Jezusa Chrystusa każdego dnia. Ani na moment sobie nie myślmy, że może jakoś to będzie, jakoś to Bóg pomoże, jakoś to sobie poradzimy, jakoś to będzie. W końcu nie jestem najgorszy, lepszy jak ten, jak tamta. Nie jest tak źle ze mną jeszcze. A Bóg mówi, czy jesteś już jak Jezus, czy jesteś już jak mój syn, czy dochodzisz do tego wzoru, czy starasz się każdego dnia tak uświęcać, czy twoje życie jest poddawane Jemu każdego dnia, czy chcesz tak być jak mój syn, czy to pragnienie weszło w Twoje serce? Jeżeli tak, to trwaj w tym pragnieniu, czy też w objawieniu na końcu, kto święty niech nadal się uświęca, kto brudny niech się brudzi, to jest inny temat, ale kto święty niech nadal się uświęca, kto dostał to pragnienie od Boga, bo Bóg daje chcenie i wykonanie. Kto dostał to pragnienie od Boga, niech nadal się uświęca. Niech Codziennie trwa w świętości Chrystusa Jezusa, aż dojdzie do tej pełni doskonałości, którą przecież Bóg już objawił nam w Jezusie Chrystusie. Jak ma wyglądać moje i Twoje życie? Ty to wiesz. Każdy z nas otrzymał ten wzór. Każdy z nas ma odkryty ten obraz. Nie ma tutaj wybrańców, którzy tylko wiedzą i mamy się zwracać. Każdy z nas ma ten obraz odkryty. Możesz tam podejść, bracie, siostro. Każdy z nas. Ty musisz wiedzieć. Ja muszę wiedzieć codziennie, jak mam żyć w Jezusie Chrystusie. Ja muszę przychodzić do tego zbawiciela każdego dnia. Ja muszę osobiście tam być, w tym miejscu społeczności z Bogiem. Każdego dnia przebywać w tym czystym miejscu codziennie, żeby Bóg mógł z mojego życia, jak wczoraj wspominaliśmy, mieć u każdego dnia pożytek, żeby On był uwielbiony przez moje życie również. Niech Bóg pomoże Tobie, braci i siostro. Niech to pragnienie, które już blał w Twoje serce, dalej rozwija. Abyś dochodził jeszcze dalej i dalej do tej radości w Chrystusie Jezusie, do tego szczęścia, do tego poznawania tego, tak jak apostoł Paweł powiedział, wszystko za śmieci, wszystko za gnój, aby jeszcze więcej poznawać tego Jezusa, jeszcze więcej jego przeżywać w swoim życiu, jeszcze więcej, jeszcze więcej jego. Człowiek by z drugiej strony powiedział, apostole, przecież już tak znasz Jezusa, tak widziałeś to wszystko, taką chwałę masz objawioną, a ty jeszcze więcej chcesz tego poznawać. Apostoł mówi tak. Jeszcze więcej tego Jezusa, bo On zdobywa moje serce. On zdobył moje serce dla chwały swojej. On jest w moim sercu, dlatego ja chcę więcej Go mieć, jeszcze więcej Go doznawać, jeszcze więcej Jego miłości. I to jest piękne. I to jest zdrowe człowieczeństwo w Chrystusie Jezusie. Zdrowe życie w Chrystusie Jezusie. To jest prawdziwy, nowy człowiek, który takie ma pragnienie od Boga. I realizacja również jest od Niego. I chwała Bogu za to. Jakuba, czwarty rozdział. Czwarty i piąty werset. Jakub mówi teraz tak, i cudzołożnicy i cudzołożnice: Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ale kto tu mówi o przyjaźni? Ja tylko troszeczkę. Z tego świata. Kto tu mówi o przyjaźni? Ja nie kocham tego świata. Ja widzę to zło na tej świecie, ale jakoś trzeba żyć, prawda? Słyszycie to? A może sami doznajemy takich doświadczeń? Jakoś trzeba żyć, jakoś trzeba się przemieszczać tutaj, tak wiecie, wężykiem. Nie. Tu nigdzie o tym nie jest napisane. Przyjaźń i nienawiść. Nie można coś po środku zrobić. Jeżeli sympatyzuję, jak to się mówi, z tym światem, to staje się wrogiem Boga. Wiecie, można mieć wielu wrogów na tej ziemi, małych, większych, nie ma znaczenia, żaden kłopot, ale mieć Boga za wroga to dopiero kłopot. Bo kto nam pomoże, jeżeli mamy Boga za wroga? Jeżeli Bóg staje już przeciwko nam, kto nam pomoże? Kto jest większy od niego? Widzicie, czasami człowiek w taki sposób nie analizuje tego, no troszeczkę z tym światem. Bóg nie chce, aby cokolwiek z tego świata było w moim sercu. Wtedy automatycznie staję się wrogiem Boga. Mogę przyjść, mogę prosić o przebaczenie, mam otwartą drogę, ale nie mogę brać, jak to się mówi, dwóch rzeczy: albo Bóg, albo świat. Nie da rady. Pracuję, uczę się, to wszystkie rzeczy robię, wykonuję. Bóg nam tego nie zabrania, nawet mówi, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Trzeba się uczyć, żeby potem pracować i tak dalej. My to wiemy, my nie mówimy o takich rzeczach. Te rzeczy musimy wykonywać, ale dla wszystkiego Bóg daje nam rozum, daje nam mądrość. I mówi, nic nie może stanąć na pierwszym planie. Muszę być ja, mówi Bóg, na pierwszym planie. I wszystko z tego musi już wypływać. My jesteśmy uczeni tego każdego dnia i my to wiemy. Jak sobie radzimy, jak jak, jak każdy z nas, jak sobie w tym radzimy w codzienności? Jak dokonujemy tych często prostych wyborów, a jakże często trudnych wyborów? A więc lepiej mieć ten świat. Za wroga niż Boga, który by miał stanąć przeciwko nam. Bóg jednak tak łatwo nie zostawia swoich dzieci. To chcę też jeszcze zaznaczyć, bo czasami powstaje w głowie i to też słyszałem taka myśl, że człowiek zrobił coś złego i teraz mówi: Bóg już mnie zostawił i nie będzie chciał mieć ze mną nic wspólnego, moje życie jest przegrane, ja tylko muszę już teraz, nie wiem, chyba rozłożyć ręce, i Boże, trudno, nie udało mi się. Bóg tak łatwo nie zostawia swoich dzieci. Człowiek musi uregulować sprawę z Bogiem, musi przyjść w pokucie do Boga, musi prosić o przebaczenie, musi prosić Boga, żeby pomógł mu wyruszyć dalej. To się musi stać. Ale żeby Bóg zostawił już człowieka, to mówię to w cudzysłowie, trzeba naprawdę mocno się postarać. Człowiek musi naprawdę mocno wystąpić przeciwko Bogu z premedytacją, ze całą świadomością tego, co robi. Ja wiem, co robię i będę to robił nadal. Nie interesuje mnie Bóg i jego sprawy. To musi być zatwardziałe już w serce. Wtedy dopiero się tak może dziać. Ale nigdy się tak nie dzieje, kiedy człowiek zrobi jakąś rzecz. Rozumiecie, prawda? Jaką rzecz. Ja, ja, ja nie chcę przykładów podawać, żeby ta osoba, która też jest tutaj między nami, nie zrozumiała, że to jest o niej. To mała rzecz była. I człowiek mówi: Ja jestem już chyba, nie wiem, potępiony przez Boga. Widzicie, taki jest diabeł. On zaraz przychodzi z potępieniem i mówi: Bóg cię zostawił, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, bo przecież kochasz ten świat. Pokochałeś tą rzecz z tego świata. Oczywiście, idź dalej, ale ureguluj, idź dalej. Bóg cię nie zostawia, Bóg chce, żeby się nadal nim społeczność. I to jest też potrzebne, żeby o tym wspomnieć, żeby diabeł nie podchodził nas z takimi rzeczami. Myślę, że każdy z nas w jakimś y, czasie swojego pielgrzymowania napotkał na taką rzecz. Dlatego widzimy też, y, jaki jest perfidny wróg. On nie ma baczenia na to, y, że ty już tyle czasu i tak dalej. Trzeba naprawdę pilnować się Boga codziennie, ale nie dawać przystępu też wrogowi. Y, dalej czytamy tutaj tak. Albo, czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bóg nasz jest również Bogiem bardzo zazdrosnym. Nie podzieli się z tobą i ze mną, z nikim innym. On chce mieć swoje mieszkanie tylko dla siebie. Zazdrosny Bóg. Czy dobrze mieć takiego Boga, który jest tak zazdrosny? Ja myślę, że bardzo dobrze. Bo ten zazdrosny Bóg wie, co jest mi potrzebne. On chce tylko mojego dobra. On nie chce mojego zła. Dobrze, że mamy takiego Boga zazdrosnego. On dobrze, dobrze że ten zazdrosny Bóg dał. W moim i Twoim sercu mieszkanie swojemu świętemu Duchowi. Jak dobrze, to jest ten sam Duch. Duch Boga mieszka we mnie i w Tobie. Duch tego świętego, wielkiego Boga ma mieszkać w moim i Twoim sercu. Widzicie, do czego zostaliśmy powołani? Jaki zaszczyt, jaka chwała. Duch świętego Boga we mnie i w Tobie. I wtedy te myśli, to wszystko już jest wypływające z Boga. Skoro Duch Boga napełnia mnie, to jakie mogą być w moim sercu myślenie? Co ja mogę innego myśleć, jak nie tylko to, co myśli Bóg? No co ty gadasz? Tak wysokie myślenie, co myśli Bóg? Taka, takie pragnienia mieć, jak ma, pragnienia ma Bóg? Jakie pragnienia były w Synu Bożym? O czym myślał Syn Boży, kiedy chodził na tej ziemi? Boże, jak oddać Tobie chwałę na tej ziemi, jak oddać Tobie chwałę całym myślą, sercem każdego dnia widzicie, jak chodził koło tego Syn Boży. On nie miał w głowie nic innego, jak tylko to, aby oddać chwałę Ojcu, aby uwielbić Ojca. I syn mówi: Ojcze, uwielbiłem Cię na tej ziemi. Teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, jaką miałem, kiedy świat powstał. Uwielbi mnie tą samą chwałą, Ojcze. Te pragnienia i mają być również we mnie. Boże, mieć Twoje myśli, Twoje pragnienia. O czym myśli Bóg? Tylko człowiek o wymienionym myśleniu wie teraz, o czym myśli Bóg. Ale człowiek, który nadal ma pogmatwane myślenie, pomieszane z tym światem, nie wie, o czym myśli Bóg. On gdzieś coś zasłyszy, ale to się wszystko gmatwa i kotłuje. Ale mieć takie czyste, świeże myślenie, o czym myśli Bóg. Jak bardzo tego potrzebujemy? Ja, Ty każdego dnia. Boże, o czym Ty myślisz? Jakie są Twoje pragnienia? Jak oddać Ci chwałę? Jak sprawić Ci radość dzisiaj? Jak, w jaki sposób? Czy tu rozmawiać, czy jak? W jaki sposób oddać Ci chwałę? Jak mogę być użyteczny dla Ciebie, Boże? I człowiek chodzi koło tego, myśli, stara się koło tego, pilnuje się tego każdego dnia. Boże, pomóż mi. Jak nie chcę żyć już dla siebie, chcę żyć dla Ciebie. To są te piękne pragnienia, które Bóg chce wkładać w moje i Twoje serce. I człowiek idzie za tym i mówi: Boże, to zrobić można, to zrobić można. I raptem się oczy otwierają. Boże, przecież czemu tego wcześniej nie było widać? Czemu wcześniej tego nie widziałem? No bo nie patrzałeś na mnie, dlatego nie widziałeś tego, nie wiedziałeś, jak oddać mi chwałę. Myślałeś coś, robiłeś coś, ale to nie było wszystko to, co ja chciałem. Ale kiedy spojrzałeś na mnie, wszystko stało się tak proste, tak oczywiste. Życie z Chrystusem jest pięknym życiem, jest prostym życiem, jest tak wspaniałym. I niech Bóg pomoże mi i Tobie każdego dnia tak właśnie żyć w Chrystusie Jezusie, aby przysparzać jeszcze więcej radości naszemu ojcu w niebie. A więc Bóg jest Bogiem zazdrośnym. Zazdrośnie chce mieć dla siebie miejsce w nas. Można odejść od Boga. Bóg nie, na siłę nie trzyma człowieka. Ale odejść od Boga można tylko do diabła. Nie ma innej opcji. Odejść od Boga możesz tylko w stronę diabła. Nie odchodzisz gdzie indziej. Dlatego myślę, że nie warto. I każdy z nas może to powiedzieć: że nie warto. Ale my musimy się starać być przy tym Bogu codziennie, żeby nie dawać miejsca przeciwnikowi ani na moment. Wiem, że się powtarzam, ale chcę, żeby ta myśl głęboko wpadła w moje i Twoje serce, w każdego z nas, żebyśmy codziennie mogli o tym pamiętać. Pierwszy Jana, jeszcze drugi rozdział. 15 do 17 wersetu. Nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Widzicie? Albo miłość do Ojca, albo miłość do świata. Nie można tych dwóch miłości pogodzić w sobie. Nie ma miłości Ojca. A kto nie ma miłości Ojca? Co jest miłością Ojca? Jezus. To jest ta piękna obraz Bożej miłości. Kto ma świat, nie ma Jezusa. Nie ma tej miłości w sobie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojcem, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Boga, wolę Bożą, trwa na wieki. Tylko ten, kto pełni wolę Bożą. A wolą Bożą jest to, żebyśmy my wszyscy, jak tu jesteśmy, jego Kościół był podobny do jego syna. To jest wolą Bożą. I Bóg w tym kierunku chce pracować w moim i Twoim sercu. Czy pozwolimy mu na to? Czy otworzymy mu w pełni swoje serce? Ja, Ty, każdy z nas. Czy pozwolimy mu wnikać w nasze myślenie każdym czasie? Czy pozwolimy Mu osiągnąć swój zamysł, swój cel? To jest Jego wolą, abyś był podobny i ja do Jezusa Chrystusa. Tu, na tej skażonej ziemi, pośród tego całego zamieszania, bałaganu, abyś był podobny do Jezusa Chrystusa. Abyś był tak, jak ten syn umiłowany na tej ziemi. Świat przemija ze wszystkim, co ma. Widzicie, to niszczeje, ale kto pełni tą wolę Bożą, trwa na wieki. Yy... Wspomniałem też wczoraj o złożonej ofierze, tylko na zakończenie jeszcze tą myśl powiem. Yy, musi nastąpić całkowite oddzielenie, żeby ofiara mogła być złożona prawidłowo. Całkowite oddzielenie. Bez całkowitego oddzielenia ofiara nie może być złożona prawidłowo. Nie mogę złożyć siebie Bogu, jeżeli nie zostałem całkowicie oddzielony. Ofiara, kiedy była składana starotestamentowa, musiała być doskonałą ofiarą. Tam nie mogło być żadnej skazy, nic. Co by miało oszpecić tą ofiarę? Bóg chce to, co doskonałe jest, aby mu składać. Tak samo moje i Twoje życie takie musi być każdego dnia doskonałe. W Chrystusie Jezusie to jest jedyne miejsce doskonałości, jedyna możliwość, że tak może być. Doskonałe życie składane Bogu każdego dnia i Bóg się do tego będzie przyznawał. Niech się przyznaje do mojego i Twojego życia w każdym czasie, abyśmy więcej mogli. Chcieć być podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa i więcej Jego chwały, aby mogło być w moim i Twoim sercu. A więc myślę, że do mnie i do Ciebie to, co teraz powiem, jest do dzieła, kochani. Aby jeszcze więcej Chrystus był uwielbiony w każdym z nas, aby jeszcze więcej Jego miłości było widać, jeszcze więcej Jego ciepła, Jego współczucia, Jego tych pięknych cnót było widać w moim i Twoim życiu, abyśmy wszyscy razem, pomagali sobie w tej wędrówce do wieczności z ojcem. Aby Bóg mógł przyjmować moje i Twoje życie i cieszyć się każdego dnia. Wiecie, patrząc na to, na to miejsce, Bóg chce mieć uśmiechnięte oblicze, i to są jeszcze ludzie na tej ziemi, którzy jeszcze mnie kochają, jeszcze naprawdę myślą o tym poważnie, żeby być jak mój syn na tej ziemi, którzy dosłownie jeszcze biorą moje słowo, którzy nie interpretują to w jakiś tam swój własny yy, przemyślany, kombinowany sposób, żeby nie za daleko wejść, bo czasem świat by trzeba było zostawić, ale dokładnie wiedzą, co jest potrzebne mi, co jest potrzebne im. Aby moje życie było w nich pełni uwielbione. Bóg dokładnie chce w taki sposób patrzeć na to miejsce. Chce patrzeć w moje i Twoje serce. Czy patrząc na Ciebie, czy patrząc na mnie, ma te oblicze uśmiechnięte, czy raczej zasmucone? Jak patrzymy na dzisiaj na mnie Bóg? Chwała Bogu, niech on patrzy naprawdę z radością. Niech patrzy z uśmiechniętym obliczem. On tego chce. Pocieszajmy naszego Ojca, naprawdę. On jest czasami patrząc na tą ziemię, widzicie sami, co się dzieje. Pocieszajmy naszego Ojca, naszym własnym życiem. Jest Boże, zobacz, moje życie jest Tobie oddane. Niech Jego oblicze będzie zadowolone, niech będzie szczęśliwe. Niech Bóg będzie uwielbiony i wywyższony. A przyjdzie dzień, kiedy to wszystko się zakończy i nie będziemy musieli już toczyć tego boju, ale rzeczywiście. Z sercem radosnym i szczęśliwym wejdziemy tam na spotkanie z Ojcem i będziemy już zawsze z Nim. Ale dzisiaj na tej ziemi stoczmy jeszcze ten, może, ostatni bój, może ostatnie doświadczenie, przejdźmy i należąc do Boga w pełni, nasze serce Mu oddawajmy. Niech Bóg tam mieszka w Jezusie Chrystusie w całej pełni. Niech będzie uwielbiony w całej pełni, w każdym z nas. A świat niech ma swoje miejsce, idzie niech swoim torem myślenia, a my idźmy tym torem myślenia prosto w stronę Chrystusa. Każdego dnia i tego sobie i Wam kochani życzę. Codziennie. Niech tak będzie. Amen.